Dobra, więc zbierajcie się, idziemy na festiwal Pizza Hut. Chłopie, mamy wrzesień. Chyba komuś coś się powaliło. Kurde, racja, i co my teraz zrobimy? Na szczęście macie w drużynie kogoś takiego jak ja. Pajaca w oksach? I w obcisłym fartuchu? O, wyparuwy, powtórzcie mi to w oczy! O Jezu, znowu się zaczyna. To co? 3000 łapek i robimy kolejny challenge? Siema, no wiaraj, Surfem Chef! Pierwsze na wstępie chcę cię informować, jeżeli nie robisz tego, jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, najwyższa pora zamienić czerwonym się na szary, bo słuchaj to, dołącz do naszej wiary, czyli wiara licząca makro. Pewnie, że powiadomienia do ciebie dochodziły wszystkie za dzwonek, a tymczasem patrz to, wstałem sobie rano i stwierdziłem, kurde, jestem głodny, zjadłem coś i wiesz co, stwierdziłem, zjadłem sobie pizzę. I najchętniej poszedłbym sobie na festiwal pizza, ale wiesz co ci powiem, nie ma festiwalu pizza do tej porze roku, więc wiesz co zrobię? Czyli zrobię sobie domowy festiwal pizzy hat, czyli skomponuję sobie pizzę na chacie i będę je ja i człowieku i będzie ich dużo, bo to jest festiwal, czaisz to, czyli zabawa trwa. Wow, starasz łapę w górę właśnie teraz? Halo, halo, robisz to czy nie? Dobra, ale festiwal będzie dopiero pod wieczór, a teraz trzeba coś zjeść, więc pora na pierwszy posiłek. Wiesz co wpadnie, ja jeszcze nie wiem, ale ty już zaraz się dowiesz, bo robimy przejście. A więc postanowione będzie omlet, czyli biorę dwa jaja i teraz bełtam je ze sobą. Dobra, po zbełtaniu jaj wiesz, że odżywka białkowa dwie miarki, czyli 30 gramów izolatu. Cyk, następnie słodzik, trochę sody, żeby wyrosło. Damy trochę mąki. I to wszystko blendujemy. Dobra, więc całość zblendowana. Trochę oleju na rozgrzanej patelni. Patrz, tu już sobie przygotowałem kurę, bo będzie festiwal pizzy, więc będzie na pizzy. No i teraz wylewamy to i robimy tego omleta. W przewróceniu Louis wygląda następująco. No i co fajny, przepis na omleta, czyli jaja, mąka, no i co? Słodzik, odżywka, proszek do pieczenia i to wszystko. Prosty przepis na omleta. Tak się prezentuje całość na talerzu. No ja teraz zabieram się za jedzenie i powiem ci, że niedługo zabieram cię w podróż. Trzeba kupić składniki. Właśnie zastanawiałem się, czy robić tę pizzę samemu, czy kupić je. I stwierdziłem, że ostatnio jadłem tę mrożoną pizzę na The Rock Challenge, możesz sobie zobaczyć. Mam bardzo dobry omlet swoją drogą, polecam ci go zrobić. I stwierdziłem, że zrobię je samemu, bo moje pizze według mnie są najlepsze. Dobra, to ja jem i widzimy się już zaraz w drodze do sklepu. A więc właśnie zapytałem ludzi na społeczności, na karcie społeczności na YouTubie, co byście powiedzieli na to, żeby o 18 dzisiaj był live, challenge na żywo. No i odpowiedź brzmi na 75%, czyli 3/4 wiary odpowiedziało po godzinie, że chcą, dawaj gościu. Dobra, więc z racji tego właśnie ustawiłem tutaj, że za 4 godziny jest live, festiwal pizzy. Widzisz, ty to widzisz już po tym wszystkim. Zapraszam na live'y, które mogą być w środy, piątki oraz w niedzielę, czyli w dni naprzemienne z filmami. Patrz jak koleś się zdziwił, widzisz to? A tu ma pizzorkę i taka też będzie zaraz na stole. Brudne talerze też będą. Dobra, więc oczywiście ja już w drodze do sklepu stwierdziłem, że będą 4 pizze pokroje na 8 kawałków, czyli w tym festiwalu pizzy będzie ile będzie kawałków? 8, 16, 32 czeku Wieri, Christian Wieri w Interu Mediolan, taki numer miał czeku, moja pierwsza koszulka jaką miałem, cześć, to sportowa taka. Kurde, kiedyś się grało w piłkę, a teraz ciągle jej, tylko na siłowni, ćwiczę, gościu, w ogóle lubisz piłkę czy nie, dawać znać w komentarzu. A tymczasem lecimy tam i stwierdziłem tak, że jedna będzie z kurczakiem, bo już kurczaka zrobiłem, jedna będzie z szynką, a trzecia będzie chyba też z kurczakiem, bo tego kurczaka bardzo, bardzo dużo zrobiłem. No i oczywiście z serem, trzeba kupić cheese, człowieku, mozzarella, bo masa, nie ma piórka, człowieku, tłusty ser będzie grany na picorkę. To co, ja jestem już w drodze do Lidla, zmieniam pas, człowieku, wycinam wiarę i jedziemy do sklepu! Dobra, więc wszystkie składniki kupione. No i co, ja wracam do chaty, zamieniam się w kuchcika, czyli przyjdzie fartu, oksy, jedziemy z tą picorką, bo na 19 live, a jest która? Piąta, po piątej, mam 1,5 godziny, żeby zrobić tę pizzę na live'a. Lecimy. Siemano, już na chacie zakupy były proste, więc pokazuję ci, co po prostu jechało. Oczywiście do festiwalu musi być kolka, więc wjeżdża kolka. Musi być mozzarella. Jeżeli chodzi o mozzarellkę, to sobie wjechałem w taką, czyli tu masz makrosy. Czyli tu masz makrosy tej mozzarellki, 19 fatu na 100 gramów. No i co? Mamy ser do pizzy oczywiście. I drugi ser jeszcze mam w tym, więc starczy na dużo. Ostatnio piję ciągle to mleko bez laktozy, więc wjechało 2% mleko. Oczywiście mąka, drożdże, pieczarki, rzeku. Samena w kuchcika. Jedziemy z tym! Czas nagli. Buongiorno, it's me, Luigi. Today we gonna make beautiful pizza. Dobra, zaczynamy, bo widzę, że to znowu, bo to są na chacie oksy, są palisowanie. Let's go. It's okay, it's
It's alright, łapa siedzi, lecimy z tą pizzą. Dobra, za przygodę pizzę potrzeba oczywiście okulary i fartuch. To jest człowieku pakiet kuchcika. Jeżeli tego nie masz, wyłącz ten film i nie rób tej pizzy, żartuję. Pizza będzie pieczona na włoski kamień, gościu, włoski kamień. Dobra, więc będzie na kamieniu pieczona, oczywiście zleci to już do piekarnika. I nagrzewamy na maksymalną temperaturę, jaką fabryka dała w naszym piecu. U mnie to jest 300 stopni, więc napierdzielam na 300 stopni. A więc pierwsze, czego zaczynamy, jest to rozpuszczenie drożdży w ciepłej wodzie, letniej, nie gorącej. Ja wziąłem znowu za małą miskę, więc przelewam tu. Woda nie może być gorąca, bo zabijesz działanie drożdży i nie urośnie ci ciasto, kumasz? Bierzemy tutaj kilogram mąki wjeżdża. No i co, teraz do mąki dajemy sól, szczyptę soli. Dobra, więc 100 ml oliwy jest już dołożone. I mieszamy. Stawiasz tą łapę w górę, czy jak lubisz pizzę, to zostaw tę łapę w górę, bo to jest kluczowy moment teraz. Lubisz pizzę? Do you like pizza? Fucking like button. Miałeś gorszy dzień, to jest idealny moment, żeby wyżyć się na cieście do pizzy, czyli teraz wygniatamy je. Kurde, powiem ci, że na robieniu ciasta do pizza, a do pizzy, to pizza. Może sobie nieźle człowieku tricki zrobić, tak jakbym prosował na bramy cały czas ty. Normalnie proszę, taki długi falus, czułeś to? Finalnie 4 pizze, 1, 2, 3, 4 są gotowe. No to co, niech wyrastają, a ja się zabieram za przygotowanie do live'a. Wszystkie składniki na pizzorkę są już gotowe, piekarnik zapikał, że jest gotowy, 300 stopni nagrzane, stanowisko do live'a przygotowane, więc co? Zaczynamy iście pieczenie włoskich pizzorek, czyli 1, 2, 3, 4. Tak się prezentuje pizzorka przed włożeniem do piekarnika i... A po wyjęciu z piekarnika prezentuje się następująco. No to ja już idę do stołu i zaczynamy tego live'a. Tak się prezentują pizzorki, masz pierwszą, masz drugą. Tu masz wielką dolewkę czeków za free u mnie. Co, będzie jeszcze trzecia, czwarta, więc zaraz czekamy. Znaczy ja sobie zacznę, wiesz co, ja sobie zacznę, a pizzę będę donosił. Co ty na to, mam nadzieję, że się zgadzasz. Teraz pytam czatu, uwaga, pytam czatu. Leci z tematem, pisze, no to człowieku, lecę i zawijam kiece. Muszę pilnować tamte pizzy. Dobra, witam ciebie serdecznie na festiwalu domowej pizzy Hut. To Pizza Hut domowa, ten zwykły festiwal jest w lutym. A my tu mamy, człowieku, co mamy teraz za miesiąc? Wrzesień, człowieku, wrześniowy domowy Pizza Hut festiwalowy. Wow! Pierwszy kawałek pizzy pokazuje ci, jak się... Ej, przykleisz już, patrz to. Tak się prezentuje pierwszy kawałek pizzy, wiesz coś powiem? Zaraz go zjem. Tak się prezentuje kolejna pizzorka z gorąca, więc muszę ją odłożyć. Wow! Pali w łapy. Obstaw teraz na dole w komentarzu, czy uda mi się zjeść wszystkie kawałki z tych pizz, czy też nie. A ty pisz na czacie, to ja będę lukał. Daleko czat, człowieku. Na tablicy czytałem kiedyś, więc patrz to, zaczynamy, pierwszy kawałek, czeku, first number one. Robisz tą, patrz, to jest, czeku, włoska pizzorka, to jest życie, this is life, it's brutal. Jeżeli chcecie zainwestować, czeku, 3 blachy w najlepszy e-book, cakebook na świecie, 20 najlepszych słodkich przepisów, to linkę masz na dole. Wiksa, pozdrawiam cię również serdecznie i wlatujesz na tablicę, czyli Wiksa XXA. Kozak mordo, pozdrawiam cię serdecznie. Kolejna pizzorka, wymieniamy talerz. Kto nie wie, teraz odcinki są we wtorek, w czwartek oraz w sobotę, 3 dni w tygodniu, 15:00. Następna pizzka tu, czyli robimy kolejną podmiankę. Czeku, patrz to, na filmie te pizze nie znikają, bo cały czas są w obiektywie, są dwie. Dziewiętnaście slice'ów pizza. Wow, ci powiem, że kurde, a little bit full już się robi. Dobra, wezmę sosy, bo już się robi ciężko. Such a wonderful... Patrz to, widzisz ten kawałek pizzy? Pewnie byś chciał go, nie? Ja go zjem, to jest mój. Patrz to, w sosie, o kurde, człowiek. O, sos. Kiedy nuta z intro, byku. Damian, już powinna być dawno, taka jest prawda. Ale jeszcze nie ma teledysku, a chcę zrobić teledysk fajnie. Płaszcz, człowieku, mnie zatyka tylko. O, jak lepiej. O. Jedziesz, gościu, bez wyłamki. No ale jaca, człowieku, zatkało mi dupę, to co ci mogę powiedzieć?
Więc właśnie po challenge'u, patrz to, udało się zjeść 28 kawałków, więc 3-4 kawałki zostały. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kawałki z czterech pizz zostały, no udało się zjeść tylko 28 kawałków, czego wypadłem z formy. I z dzisiejszego live'a to są osoby, które pojawiają się na odcinku, czyli patrz to. Hyper i oczywiście Stachu! Stachu wjechał, czyku! Stachu, czyku, mam mega, mega pozdro na odcinku. No i co ci mogę powiedzieć? Jeżeli dotrwałeś do końca tego odcinka, to napisz, czyku, komentarz fail, bo ten challenge się zakończył failem, bo nie udało mi się zjeść czterech pizzach. Cztery kawałki zostały. Wypadnę z formy, muszę jakoś się szykować, bo w lutym jest festiwal pizzy w Pizza Hut i muszę go zjeść. Co, jesteśmy już przy stole? To żarcie mnie zasłania, ale przedstawię ci wszystko, co tu się prezentuje. To jest już liczone bez tych pączków, które kupię w Lidlu, bo jeszcze nie kupiłem tych pączków w Lidlu, bo chcę tam kupić 10. Prezentuję się następująco. Wow, nice. Czekaj, gościu i gościarko. Tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztosy, więc obczaj sobie. Są lepsze niż ten. Pa, 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 pa.